Lektury szkolne to duże wyzwanie. Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Stanisław Wyspiański. Noc listopadowa. Powstanie listopadowe było jednym z najbardziej nieudanych i bolesnych w konsekwencji powstań narodowych. Jednak zgodnie z naszą narodową logiką, w której częściej czcimy porażki niż zwycięstwa, to jedno z tych powstań, o których mówi się najwięcej i których przedstawień najwięcej jest również w literaturze. Noc listopadowa to jeden z takich literackich przykładów. Nie daj się jednak zwieść to nie jest historyczny dokument, choć wyspiański dogłębnie studiował przekazy poświęcone wydarzeniom z 1830 i 1831 roku. Powstanie przeciągnęło się bowiem na początek kolejnego roku. Tutaj równie ważni co postaci historyczne są antyczni bogowie. Są to posągi z Łazienek, które ożywają i włączają się do akcji. Noc listopadowa to więc taki dokument historyczny w połączeniu z science fiction. Nic dziwnego, że na początku niewiele z tego dramatu rozumiano. Mamy nadzieję, że to opracowanie będzie dla Ciebie pomocą. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, jak rozpoczęło się Powstanie Listopadowe i co z nim wspólnego mają Atena i Ares. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji. Poznaj niezbędne minimum. Na początek pamiętaj, że Noc Listopadowa opowiada o nocy wybuchu Powstania Listopadowego i pierwszych godzinach walk. To wyraz fascynacji wyspiańskiego tym momentem historycznym. To nie jedyny jego dramat, w którym porusza ten problem. To typowy dramat modernistyczny, w którym to, co realne, miesza się z tym, co symboliczne, mitologiczne. Kamienne posągi bogów greckich, znajdujące się w alejach parku Łazienkowskiego, ożywają w noc powstania i włączają się w działania powstańców, a nawet je po części inspirują. Na dramat składa się dziesięć scen, bardzo luźno ze sobą powiązanych, ale oddających kluczowe momenty powstania: atak na Belweder, ucieczkę Konstantego, niezdecydowanie i odmowę pomocy ze strony Lelewela. Noc listopadowa to obraz kilku pierwszych godzin Powstania Listopadowego. Należy pamiętać o dokładnej dacie dziennej, a właściwie nocnej. Powstanie wybuchło bowiem z 29 na 30 listopada 1830 roku. Akcja dramatu toczy się przede wszystkim w Łazienkach lub ich sąsiedztwie. Bohaterowie pojawiają się w Parku i Pałacu Łazienkowskim, przy pomniku Jana III Sobieskiego, w Teatrze na Wyspie, a także w Szkole Podchorążych i w Belwederze. Bohaterami są główni aktorzy Powstania Listopadowego, a więc między innymi Piotr Wysocki, główny spiskowiec, inspirator Powstania Listopadowego, wielki książę Konstanty, jego przeciwnik, namiestnik Carski w Warszawie, dowódca wojsk rosyjskich. Joachim Lelewel, jeden z polityków i starszych działaczy, których obwinia się o to, że nie pomogli młodym pokierować powstaniem. Pojawiają się także inni powstańcy, rosyjscy generałowie i szereg innych postaci historycznych, o których opowiemy ci w streszczeniu. Warto, abyś od samego początku pamiętał, że oprócz postaci historycznych mamy także postacie mitologiczne, które mieszają się do wydarzeń w Warszawie. Są to m.in. Pallas Atena, Ares, Eros, Nike. I to w kilku wcieleniach. A teraz właściwe streszczenie utworu. Scena pierwsza: Szkoła podchorążych. Akcja zaczyna się w samym centrum spisku, który zainicjował powstanie listopadowe, a więc w szkole podchorążych. Jednak nie ma tutaj oficerów. Na scenie pojawia się palla Satena, która przywołuje nikę. Nie jest to tylko jedna bogini wolności, a wiele jej wcieleń. W ten sposób przywoływane są najważniejsze bitwy starożytności pod Atenami, Salaminą, Maratonem, Termopilami, Heroneą. Pojawia się także Nike Napoleonidów, przywołująca na myśl wszystkie imponujące bitwy, które że Francja wygrała pod wodzą Napoleona. Jednak nie tylko o zwycięstwa, ale przede wszystkim o poświęcenie chodzi. Nike to symbol walki za wolność narodu. To symbol powtarzających się w historii starć, których kolejną odsłoną ma być właśnie powstanie listopadowe. Już na początku dostajemy więc konkretną ramę. Mamy mitologię, historyczne wydarzenia i rozgrywające się w tej mistyczno-historycznej ramie wydarzenia w Polsce. Te wprowadza do dramatu Piotr Wysocki, który w końcu pojawia się na scenie, rozmawia z chórem pod chorążych na temat przygotowań do spisku. Buduje się w ten sposób atmosferę oczekiwania, gotowości, ale i niepewności. Scena druga: Salon w Belwederze. Belweder w 1830 roku był główną siedzibą wielkiego księcia Konstantego, a więc namiestnika carskiego w Królestwie Polskim. Konstanty jest tutaj razem ze swoją żoną, Polką Joanną oraz generałami Genre i Kuruta. Rozmowy między bohaterami dotyczą właściwie wyłącznie powstania, a raczej przeczucia, że jest jakiś spisek, który zaraz wybuchnie. Potwierdzają to ostatnie słowa Joanny, która następnie mdleje. Makrot potwierdza obawy Konstantego dotyczące spisku, a jednocześnie zwraca jego uwagę, że listopad jest dla Polaków bardzo szczególnym okresem w roku chodzi oczywiście o tradycję zaduszek. Scena trzecia pod posągiem Sobieskiego. Pod posągiem sobieskiego w parku Łazienkowskim stoi Goszczyński, słynny, choć nie tak jak Mickiewicz czy Słowacki, poeta romantyczny, który rzeczywiście uczestniczył w ataku na Belweder. Rozmawia z trzema głosami. Są to inni spiskowcy, razem szykują się do ataku na Belweder. Goszczyński prosi Boga o pomoc i liczy na sukces powstania. Rozmawia z Nabielakiem, innym uczestnikiem powstania. Widzi posąg, który wyraźnie wskazuje w kierunku Belwederu, tak jakby dawał sygnał do ataku. Druga część sceny to pożegnanie Demeter i Kory. Demeter, czyli bogini Pór roku, i jej córka Kora, porwana przez władcę podziemi, najczęściej przywoływane są w trakcie opowieści o zmianach Pór roku, choć tutaj ta scena ma zupełnie inne znaczenie. Wskazuje raczej na kolej życia i śmierci, na ich nierozerwalny związek. Przekazuje starą prawdę, że coś musi umrzeć, aby coś mogło się narodzić. Pożegnanie matki z córką jest bardzo bolesne, ale jednocześnie zostaje zaprezentowane jako konieczne i nieodwołalne. W tym kontekście powstanie również uzyskuje wymiar bolesnej konieczności. Po pożegnaniu Demeter i Kory na scenie ponownie pojawia się Goszczyński. Przybiegają też posłańcy z rozkazami od Wysockiego i rozpoczyna się atak. Powstańcy ruszają do boju. Na scenie jeszcze raz pojawia się cierpiąca po stracie córki Demeter, ale ważniejszą rolę zdaje się teraz pełnić towarzysząca jej Hekate, która przywołuje Eumenidy, boginki śmierci i wojny. To nieodwołalny znak, że walka się rozpoczęła. Scena czwarta. Salon w Belwederze. Akcja przyspiesza. W Belwederze rozmawiają generał Żenre i Lubowicki, czyli znienawidzony przez warszawiaków prezydent stolicy, kolaborujący z Rosjanami. To on uprzedzał zamachu, dzięki czemu Konstantemu udaje się uciec. Spiskowcy wpadają do pokoju żony Konstantego, a ta pomaga im się wymknąć tajnymi drzwiami. Ratując się ucieczką, spiskowcy ranią Żenrego. Konstanty wraca do żony, zarzuca jej kłamstwo i udział w spisku. Scena piąta w Teatrze Rozmaitości. To szczególna scena w nocy listopadowej. Pojawiają się aktorzy, którzy mają odegrać jakąś inną scenę. Są to Aktor, Mefisto, Faust, Wenus Helena, pierwszy satyr, drugi satyr i kudlicz. Nie ma konkretnej fabuły, jest za to parodia Księcia Konstantego, wyśmianie jego postaci, a także samego Cara. Nagle na scenie pojawia się Nikę Napoleonidów, która zachęca bohaterów do walki. Zwraca się między innymi do generała Chłopickiego i porucznika Dąbrowskiego. Co ciekawe, uważa się, że niewiara tego pierwszego znacznie przyczyniła się do upadku powstania. Z kolei Florian Dąbrowski wsławił się jako jeden z obrońców Warszawy. Scena szósta w mieszkaniu Lelewela. Lelewel był historykiem i działaczem politycznym, także i jego niezdecydowaniu i brakowi wiary w sukces powstania przypisuje się wpływ na początkowy chaos i brak jasnych decyzji przywódców rewolty. Lelewel rozmawia z dziennikarzem Ksawerem Bronikowskim. Mówi, że jego miejsce jest teraz przy umierającym ojcu, który faktycznie umierał, nie wiadomo jednak, czy nie umarł przed powstaniem, a nie przy powstańcach. Scena siódma w ulicy na ulicach Warszawy coraz liczniej pojawiają się powstańcy. Kieruje nimi pallas. Przybywa także Bóg Wojny, Ares oraz towarzysząca mu Nike. Pallas przekonuje Wysockiego, że będzie sławny. Ares prowadzi powstańców pod belweder. Atena jest przerażona. Na szczęście, ostatecznie Zaliwski, jeden z inicjatorów powstania, zarządza, że powstańcy idą pod arsenał. Po drodze walczą z żandarmami rosyjskimi. Scena ósma w Pałacu Łazienkowskim. Bardzo dziwna i trudna do interpretacji scena. Eros próbuje uspokoić żądnego krwi Aresa. Godzi go łukiem, a pozostali przyprowadzają bogowi wojny Joannę ubraną w biały welon i suknię w gwiazdy. Bohaterka wyznaje mu miłość, Ares podziela jej pragnienia. Na scenę wchodzi Kora, pojawiająca się w roli królowej. Wydaje się, że władzę przejmują bogowie wojny i podziemia. Scena 9. Teatrum Stanisława Augusta. Rozmowa Dusz generała Genre i Stanisława Potockiego, jednego z generałów polskich. Obaj ginął wcześniej. Teraz znajdują się w teatrze. Żenre w tłumie rozpoznaje syna i chce uzyskać od niego przebaczenie za to, że nie był dobrym ojcem. Na scenie pojawia się Hermes, który każe Atenie wracać na Olimp. Polegli zaś wsiadają do łodzi Harona i udają się do Hadesu. Scena dziesiąta w alejach ujazdowskich. W alejach ujazdowskich wojska rosyjskie czekają na rozkazy Konstantego, lecz ten nie spieszy się z ich wydaniem. Zdaje się być niepewnym. Obok jest Joanna, która majaczy przez sen i ostrzega Konstantego przed upadkiem. Na scenie pojawia się Krasiński, wierny Rosjanom generał, którego Konstanty celowo upokarza. Śmieje się i szydzi również z Waleriana Łukasińskiego, spiskowca, którego aresztował osiem lat wcześniej. Łukasiński jest w kajdanach, obszarpanych łachmanach, a na dodatek ślepy. Po emocjonalnej rozmowie między bohaterami, Łukasiński zostaje przywiązany do armaty, a Konstanty odjeżdża. Finał pozostaje nieznany. No dobrze, czas na podsumowanie. Mit o Demeter i Korze, przywołany w nocy listopadowej, nadaje przestrzeni pewną cechę nieskończoności, czasowi wieczności, a całej sytuacji wymiar ponadczasowości. Przyczynia się to również do załamania się ramy historycznej i realnej utworu. Z nocy listopadowej rodzi się dramat ponadhistoryczny, zawierający przesłanie, które zawsze i wszędzie się dzieje. To też dramat o historii, która stale się powtarza, co wynika z naturalnego prawa istnienia. Wszystkie sceny nocy listopadowej podlegają zatem działaniu ponadczasowości mitu. Dramat ten momentami trudno nazwać dramatem. Oprócz dialogów między postaciami i podziału na sceny, niełatwo wskazać inne właściwości utworu dramatycznego. Jest to jednak typowy dramat modernistyczny, a więc łamiący spójność kompozycji, wynikania z siebie kolejnych scen, łączenia bohaterów w logiczne układy dziesięć scen składających się na noc listopadową to właściwie osobne części, które mogłyby funkcjonować samodzielnie, jednak łączy je wszechogarniający tragizm. Noc listopadowa to utwór wielopłaszczyznowy, w którym pojawia się bardzo wiele wątków zaczerpniętych z różnych kultur. To wyraz młodopolskiego synkretyzmu i tęsknoty wyspiańskiego za złotym okresem harmonii i jedności. Postacie mitologiczne i historyczne stają obok siebie po to, aby zbudować obraz uniwersalny. W utworze wyspiańskiego powstanie listopadowe to historia o wymiarze ponadczasowym, a nie tylko o konkretne wydarzenie z życia jednego narodu. Charakterystyczne przenikanie się treści historycznych z mitycznymi prowadzi w pewnym sensie także do interpretacji historii przez mit. Postacie mityczne jako symbole określonych treści ludzkich rządzy, tak jak na przykład Ares, pokazują, że pewne historie są powtarzalne. Zabawy bogów olimpijskich zdają się żerować na namiętnościach i konfliktach między ludźmi. Powstanie momentami przypomina grę między bogami, w szczególności pomiędzy Ateną a Aresem. Wyspiański ukazuje, jak wiele przyczyn stało za powstaniem listopadowym i jego upadkiem. Bogowie może i są tutaj prowodyrami ludzkich zachowań, ale powstanie jest zaprezentowane jako odruch zdrowego, narodowego instynktu. Problem był nie w samym powstaniu, tylko w stosunku do niego. Wyspiański wskazuje na okrucieństwo cara, tchórzostwo księcia Konstantego, ślepe działania spiskowców, ich niezdecydowanie, brak konkretnego planu. Kluczową myśl wypowiada palla Atena, mówiąca o Dwóch narodach, które mieszkają w Polsce i walczą ze sobą. Jeden to naród ludzi bezwzględnie oddanych walce o wolność, drugi naród ludzi nieufnych, niewierzących w sukces i szansę powstania. Ogólnie rzecz biorąc, myśl finalna jest taka: Może i bogowie się nami bawili, ale to my nie potrafiliśmy razem stanąć ramię w ramię, i efekt był jaki był. O nocy listopadowej warto pamiętać w kontekście motywu walki, szczególnie patriotycznej, motywu poświęcenia za naród, motywu śmierci, motywu narodu i motywu rządzy zemsty. Pojawiające się w dramacie bóstwa również można uznać za rozmaite symbole. Pallas Atena to symbol walki, ale i mądrości. Ares, czyli bóg wojny, nieznający litości, to symbol rządzy walki, śmierci, krwi. Nike zaś to symbol walki, ale nie zawsze zwycięstwa, czasami także klęski. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Wyspiański nie rozstawał się z tematem powstania. Był to dla niego jakiś rodzaj symbolu skupiającego w sobie tragizm doświadczeń Polaków w XIX wieku. Poeta poruszał ten temat również w Warszawiance i Lelewelu, czyli dwóch innych swoich dramatach, w których opowiadał o wydarzeniach z lat 1830-31. Autor bardzo dużo czasu poświęcił na zapoznanie się ze świadectwami historyków, sam bowiem powstania nie mógł widzieć. Pojawiające się w dramacie bóstwa niosą w sobie bardzo niejednoznaczny obraz przyszłości. Walka Ateny z Aresem to raczej sygnał pogromu, z kolei historia Kory i Demeter daje nadzieję na odnowę życia. Powstanie porównuje się do dnia, w którym Kora schodzi do Hadesu, a całe życie na ziemi obumiera, ale wiadomo przecież, że po sześciu miesiącach Bogini powraca do matki. I tutaj kryje się nadzieja dla Polski, którą Wyspiański skrzętnie przemyca. Podobnie jest z różnymi wcieleniami Bogini. Nike. Ta spod maratonu to symbol zwycięstwa, ale te spod Heronei czy Termopil to bóstwa śmierci, tragizmu i porażki. Noc listopadowa pod każdym właściwie względem jest więc niejednoznaczna. O Nocy Listopadowej warto pamiętać w kontekście trzeciej części dziadów Adama Mickiewicza. Niektórzy właśnie ten dramat wyspiańskiego określają mianem piątej części dziadów. Noc listopadowa przyda się również jako kontekst do omawiania wesela. W jakimś sensie pokazuje bowiem w praktyce wszystkie zagrożenia, o których mówi się w tym dramacie. Tam chłopi nie mogą się dogadać z inteligencją, tutaj starzy z młodymi, ale efekt jest ten sam. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.